Uszanowanie drodzy kolejarze, ktoś pewnie pomyśli, teraz będziesz Michał pewnie omawiał urządzenia przekaźnikowe oraz komputerowe. Oczywiście na to przyjdzie czas, obiecuję, wszystko będzie, ale nadal męczymy te nasze rozprucie zwrotnicy, ponieważ w ostatnim materiale pokazałem Wam całą procedurę, co należy zrobić, gdy nastąpi rozprucie zwrotnicy w urządzeniach mechanicznych. A dzisiaj Wam powiem, co należy zrobić, gdy nastąpi rozprucie w urządzeniach przekaźnikowych oraz komputerowych. A także uwaga, ponieważ w urządzeniach przekaźnikowych oraz komputerowych mamy dwa stany tak zwanego rozprucia zwrotnicy. I o nich dzisiaj sobie powiemy, ponieważ no, myślę, że niektórych z Was może zaskoczyć wiele rzeczy, jeśli chodzi o rozprucie zwrotnicy w tego typu urządzeniach. Oczywiście, Szanowni Państwo, nie zmienia się jedno, jeżeli chodzi o procedurę rozprucia zwrotnicy przez jadący pojazd kolejowy na źle ułożoną zwrotnicę. I oczywiście wspominałem i będę wspominał o tym, że do rozprucia, pamiętajcie, dochodzi tylko dla jazdy z ostrza. Jak teraz proszę zobaczyć, mamy tutaj napęd elektryczny i tak sobie stoimy. To dla takiej jazdy nie ma możliwości rozprucia zwrotnicy z tego względu, że jedziemy na ostrze, no bo albo pojedziemy w tym przypadku, jak widzicie, na kierunek wprost, czyli na prawą stronę, znaczy na wprost w tym przypadku, a jeżeli przełożymy zwrotnicę, czyli ta iglica, proszę zobaczyć, będzie dolegała do tej opornicy, ta iglica będzie odlegała od tej opornicy, to pojedziemy na kierunek zwrotny na lewo, na ostrze i no i w tym przypadku nie będzie rozprucia, no bo albo prosto, albo na lewo. Ok, jak widać, pewnie Was zastanawia ten obrazek. Ja to oczywiście ściągnąłem z internetu, to jest źródło, jakby ktoś chciał się dowiedzieć o tym. Pewnie zastanawiacie się, po co tyle jest tych napędów. Owszem, czasami można spotkać tak zwane zwrotnice wielonapędowe, gdzie tutaj mamy zwrotnice napędowe, przepraszam, napędy zwrotnicowe, a tam dalej są tak zwane kontrolery położenia. Co to oznacza? Oznacza to, że przy dużych prędkościach tutaj musi być wszystko idealnie. Takie rozjazdy budowane są między innymi na centralnych magistralach, na centralnej magistrali kolejowej, czy na przykład na linii numer 9 między Warszawą a Iławą widziałem właśnie takie napędy. No, jak widać, kolej się zmienia. Im wyższe prędkości, tym musimy zachować większe bezpieczeństwo. Ale nie o tym teraz. Powiemy sobie właśnie o rozpruciu zwrotnicy. A mianowicie, Szanowni Państwo, stan rozprucia zwrotnicy sygnalizowany jest na pulpitach nastawczych w przypadku urządzeń przekaźnikowych lub ekranach monitora, jeżeli mamy do czynienia z urządzeniami komputerowymi. Ale uwaga, takie zaskoczenie i znowu ciekawostka dla niektórych, ponieważ mamy tak zwane urządzenia przekaźnikowo-komputerowe. I teraz pewnie ktoś się zastanawia, co to w ogóle są za urządzenia. To już tłumaczę. Dla automatyków, ja tak sobie mówię, że dla automatyków są to urządzenia przekaźnikowe. Ale dla nas dyżurnych ruchu, dla ruchowców, są to urządzenia komputerowe. Czemu? Bo wszelkiego typu zależności są na przekaźnikach, a zobrazowanie na nastawni u dyżurnego ruchu jest w formie ekranu monitora. I tak to właśnie nazywamy urządzenia, ja to tak nazywam urządzenia przekaźnikowo-komputerowe, na przykład typu OSA. Są to takie urządzenia. Znam kilka właśnie takich posterunków, które są wyposażone w ten system. No mówię, dla automatyków przekaźniki, dla nas ruchowców to są komputery. Ok, ale jeśli chodzi o stan rozprucia zwrotnicy na tych urządzeniach, to może nastąpić w dwóch następujących przypadkach. Pierwszy przypadek świetnie znacie, jest to rozprucie zwrotnicy przez jadący pojazd kolejowy, jadący na niewłaściwie ułożoną zwrotnicę, czyli nic się nie zmieniło, tak jak w urządzeniach mechanicznych. Ale uwaga, proszę zwrócić uwagę na ten drugi punkt. Tak zwana może być, uwaga, utrata kontroli położenia zwrotnicy przy wykazującym zajętość obwodzie torowym. I teraz tak, ktoś sobie myśli, co to do licha jest. I uwaga, starsi kolejarze doskonale znają ten przypadek,
bo to nic innego jak tak zwane pozorne rozprucie. Ale uwaga, proszę nie używać już sformułowania pozorne rozprucie, ponieważ już takiego pojęcia nie ma. Te pojęcie zostało zastąpione właśnie utratą kontroli położenia zwrotnicy przy wykazującym zajętość obwodzie torowym. Ja za chwileczkę powiem Wam tą procedurę, ale pierw pokażę Wam, kiedy to może nastąpić. Dlatego cofnę się właśnie do tej zwrotnicy, do tego całego rozjazdu. I teraz uwaga, ten stan, czyli utrata kontroli położenia przy wykazującym zajętość obwodzie torowym, kiedy może nastąpić? Uwaga, kiedy mamy dobrze ułożoną drogę przebiegu, czyli dobrze ułożony rozjazd, dobrze ułożoną zwrotnicę i uwaga, podczas jazdy pociągu, pod wpływem drgań, może uwaga, co się stać? Wiemy doskonale, że za prawidłową kontrolę położenia na pulpicie czy na ekranie monitora u dyżurnego ruchu czy u nastawniczego pełnią funkcję albo tutaj drążki kontrolne od napędów, albo tak zwany właśnie pręt napędny. W zależności czy mamy tutaj urządzenia z kontrolą położenia iglic, czy urządzenia bez kontroli położenia iglic. I teraz uwaga, pod wpływem drgań, czyli jadącego pociągu, jadącego taboru kolejowego, mogą te drążki się nieco poruszyć. Czasami się zdarza. Jeżeli zbyt mocno się poruszą, oczywiście jakaś tam tolerancja siły jest, ale jeżeli zbyt mocno się poruszą, to uwaga, co się stanie? No wiadomo, logiczne, że napęd straci kontrolę, a to oznacza, że na pulpicie czy na ekranie monitora u dyżurnego czy u nastawniczego będzie po prostu brak kontroli. Ale uwaga, mamy sytuację, że po tym rozjeździe przyjeżdża tabor kolejowy. Czyli nastąpi co? Zajętość. Czyli mamy uwaga, więc teraz, o właśnie, zrobię takie coś. Teraz przeczytajcie. Utrata kontroli położenia zwrotnicy, czyli to jest ten przypadek właśnie, kiedy te drążki kontrolne się poruszą. I teraz uwaga, przy wykazującym zajętość obwodzie torowym. Czyli właśnie no, analogiczne jest to, że jeżeli pociąg będzie przejeżdżał, to nastąpi zajętość. Czyli uwaga, żeby doszło do właśnie tego drugiego przypadku, to nawet w mikrosekundzie musi nastąpić jednocześnie i utrata kontroli położenia zwrotnicy, i jednocześnie zajętość obwodu tego torowego. Wtedy na pulpicie czy na ekranie monitora wyskoczy nam właśnie rozprucie zwrotnicy. Ale uwaga, ten drugi przypadek dotyczy, gdy zwrotnica jest dobrze ułożona. I do tego może dojść albo z ostrza, albo na ostrze. W tym przypadku właśnie to jest ten przypadek, kiedy mamy w urządzeniach przekaźnikowych czy w urządzeniach komputerowych taki stan. Ok, no i teraz procedura. Pewnie Was interesuje, co w tym przypadku zrobić. Pewnie ktoś pomyśli, że skoro w pierwszym przypadku zamykaliśmy zwrotnicę, zamykaliśmy cały rozjazd dla ruchu, to w drugim przypadku też. Otóż nie, i Was tu zaskoczę, bo w przypadku tym drugim można jak najbardziej jeździć po tym rozjeździe, ale procedura jest troszeczkę taka obszerna. Oczywiście pierw przejdę do rozprucia zwrotnicy przez jadący pojazd kolejowy, jadący na niewłaściwie ułożoną zwrotnicę. W ramach przypomnienia, bo taka sama procedura jak w przypadku urządzeń mechanicznych. Zamykamy rozjazd dla ruchu, odpisujemy zdarzenie w pierwszej części E1758 oraz D831. Powiadamiamy pracowników w wykazie A i wykazie B książki E1758. Powiadamiamy dyspozytora zakładowego i otwieramy dopiero rozjazd dla ruchu, gdy panowie lub panie, w zależności kto jest w tym wykazie A i wykazie B, dokonają odpisu o prawidłowym działaniu w tych obu dokumentacjach. Ok, ale na pewno nas interesuje cała procedura utraty kontroli położenia zwrotnicy przy wykazującym zajętość obwodzie torowym. O, może ja o tym opowiem, co w tym przypadku dzieje się na pulpicie. Na pulpicie szczelinka od zwrotnicy będzie nam migała. Będzie raz czerwono, raz biało,
raczej raz będzie migała po prostu czerwonym tutaj światełkiem. Będzie to migało. Druga sprawa, w niektórych urządzeniach będzie dzwonił dzwonek. Znam przypadki, gdzie ten dzwonek dzwoni, znam też posterunki, gdzie ten dzwonek nie dzwoni, ale on powinien dzwonić albo wydawać jakiś sygnał, że nastąpiło właśnie coś, jakaś usterka. Ok. Przede wszystkim, bez względu na wszystko, sprawdzamy w terenie zwrotnicę. I co sprawdzamy? Czyli dokonujemy takiego wstępnego oględzin rozjazdów, aby sprawdzić po prostu tą zwrotnicę. Głównie sprawdzamy właśnie zwrotnicę, czy nie ma jakichś tam wykruszeń, czy tutaj drążki kontrolne są w prawidłowym położeniu, czy mamy prawidłowe doleganie iglicy do opornicy. No ogólnie dokonujemy takich oględzin zwrotnicy. Teraz uwaga, w przypadku braku nieprawidłowości należy skasować stan rozprucia zwrotnicy. Czyli o co nam się rozchodzi? Wracamy na posterunek. I teraz uwaga, może ja się cofnę. Jest taki przycisk, bo na pewno nas będzie denerwowało to całe miganie, też nas będzie denerwowało tutaj ten dzwonek. Więc w tym przypadku mamy taki specjalny przycisk KR, który służy do, uwaga, zlikwidowania stanu sygnalizacji rozprucia zwrotnicy. I to teraz to, co powiem, będzie mega, mega ważne. Na egzaminach czy na jakichś konsultacjach wielu pracowników myli te pojęcie, ponieważ myślą, że KRM likwidujemy rozprucie zwrotnicy. Nie, to jest błędne określenie, ponieważ nie można przyciskiem zlikwidować rozprucie zwrotnicy. Rozprucie teoretyczne na gruncie jest, ale my właśnie likwidujemy stan sygnalizacji rozprucia. To jest bardzo ważne. Tak, żeby mówię, ani ten dzwonek nam nie dzwonił, ani te szczelinka na czerwono nam nie migała. To jest bardzo ważne. Okej, dobra. I teraz uwaga. Gdy użyjemy tego KR-a, zwrotnica na pulpicie czy na ekranie monitora może przybrać różne postacie. Albo może nastąpić brak kontroli położenia zwrotnicy, albo może ta zwrotnica wykazywać zajętość, albo może po prostu być wszystko ok. Ale bez względu na to wszystko należy zamknąć iglicę odlegającą z zamkiem trzpieniowym. Ponieważ mówię, no, coś tam niby jest. Można jak najbardziej jeździć, jeżeli oczywiście dokonaliśmy oględzin zwrotnicy i nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości, to jak najbardziej po tym rozjeździe można jeździć, ale bez względu na wszystko, jak użyjemy tego KR-a, bez względu na to, co tam po tym użyciu KR-a się wydarzy na pulpicie czy na ekranie monitora, należy zamknąć iglicę odlegającą z zamkiem trzpieniowym. I teraz uwaga, co dalej? Dla jazd pociągowych wprowadzamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę dla manewrów bez ograniczeń, z tego względu, że wiadomo, manewry więcej niż 40 na godzinę nie pojadą. Przypominam, zasadnicza prędkość manewrowa to jest 25 km na godzinę. I teraz uwaga, ktoś teraz pomyśli, jak to wprowadzamy? No teraz uwaga, jeżeli będzie brak kontroli położenia zwrotnicy lub zwrotnica będzie wykazywać zajętość, to wiadomo, że takie stany uniemożliwią nam wyświetlenie sygnału zezwalającego na jazdę, więc z automatu będziemy jechać na sygnał zastępczy, a sygnał zastępczy to jest z automatu 40 na godzinę do 40 na godzinę. Lub nawet w przypadku wyjazdu na SBL-kę to jest 20. Druga sprawa jest taka, że uwaga, gdy po użyciu KR-a będzie wszystko w porządku, to wiadomo, że będziemy mogli wyświetlić sygnał zezwalający na jazdę. Ale uwaga, jeżeli nawet wyświetlimy sygnał zezwalający na jazdę i to na semaforze będzie tutaj taki stan obrazu sygnału na semaforze, że będziemy mogli jechać z największą dozwoloną prędkością, to wtedy właśnie należy maszyniście podyktować rozkaz pisemny na ograniczenie prędkości po tym rozjeździe. Teraz pytanie, skąd wziąć kilometraż rozjazdu? Szanowni Państwo, z planu schematycznego, stąd można tam mniej więcej odjąć 50 metrów przed czy 50 metrów po, i wtedy wiadomo, że taka jazda dotyczy całego składu pociągu.
Ale mówię, gdy wyjeżdżamy na sygnał zastępczy lub wyjeżdżamy, to wiadomo, rozkazu pisemnego nie trzeba. Teraz co dalej? No właśnie, odpisać powyższe zdarzenie w E1758 oraz w D831. Oczywiście uwzględniając zerwaną plombę od KRA, założony zamek trzpieniowy oraz wprowadzone ograniczenie prędkości. Powiadamiamy pracowników ujętych w wykazie A i B książki E1758 oraz wiadomo dyspozytora zakładowego. No i teraz uwaga, znowu te odwołanie obostrzeń, czyli właśnie tych ograniczeń prędkości, a także możemy dopiero zdjąć zamek trzpieniowy, dopiero gdy tutaj osoby z tabeli A oraz z tabeli B dokonają odpisu o prawidłowym działaniu w tych dokumentacjach. Dopiero wtedy możemy przywrócić ten rozjazd do normalnego porządku. Ale uwaga, jeżeli wracamy do punktu pierwszego, jeżeli sprawdziliśmy zwrotnicę w terenie i coś tam nam nie pasuje, jest jakieś pęknięcie, wyszczerbienie, to postępujemy tak, jak w przypadku rozprucia zwrotnicy przez jadący pojazd kolejowy. Ale uwaga, tu zapomniałem dodać, w przypadku przez jadący pojazd kolejowy na niewłaściwie ułożoną zwrotnicę. Czyli tak, jakby było rzeczywiste rozprucie, czyli zamykamy rozjazd dla ruchu i dopiero otwieramy, gdy właśnie będzie prawidłowy odpis w E1758 oraz w D831. I teraz uwaga, pokażę Wam właśnie o jak wygląda KR, czyli widzicie, już IZ-a znacie, bo wiecie do czego służy IZ, a teraz poznaliśmy właśnie tego KR-a. Właśnie tym KR-em oczywiście on jest plombowany, może być plombowany i licznikowany, i tym użycie KR-a powoduje, że likwidujemy, jeszcze raz powtarzam, stan sygnalizacji rozprucia zwrotnicy, a nie rozprucie zwrotnicy. To jest, Szanowni Państwo, bardzo ważne. Więc myślę, że już teraz będziecie wiedzieć, jak to jest właśnie w urządzeniach przekaźnikowych oraz komputerowych. Mało tego, Szanowni Państwo, będziecie znali całą procedurę, jak to wygląda, a jak to na żywo wygląda, to już pokażę Wam w następnym materiale. Taka ciekawostka, jak wygląda rozprucie zwrotnicy, w sensie jak jest sygnalizowany stan rozprucia zwrotnicy na pulpicie nastawczym. Także. I teraz przechodzimy, Szanowni Państwo, do odpisu. I tu też mała ciekawostka, a mianowicie przeczytajmy sobie pierwsze zdanie. Nastąpiła utrata kontroli położenia zwrotnicy przy jednoczesnej zajętości obwodu torowego rozjazdu numer 4 bez udziału toboru. Teraz sobie myślicie, ej Michał, nie wspominałeś nic o tym, że takie coś może również być bez udziału toboru. A mianowicie może być, ale uwaga, no dziwny przypadek, ale znam z doświadczenia. Nie miałem osobiście tego, ale znam z doświadczenia taki przypadek, że ta utrata kontroli położenia zwrotnicy przy jednoczesnej zajętości obwodu torowego mogło nastąpić bez udziału toboru. Jak to było możliwe? A mianowicie musiała nastąpić utrata kontroli położenia, ale jednocześnie musiało dojść do tak zwanej fałszywej zajętości, czyli że zajętość wyskoczyła, ale taboru przecież nie było. Czasami też tak się zdarza. W wyniku automatycy bardziej nam to powiedzą, na przykład, nie wiem, w wyniku zbyt małej oporności. Czasami mamy przypadek, że nie ma taboru kolejowego, a zajętość nam wyskoczy, bo jakaś, nie wiem, linka się wyrwała, albo jakieś, nie wiem, pęknięcie nastąpiło. No, czasami mówię, to jest elektronika, tak jak w samochodach. No, czasami jeden mały przypadek, nie wiemy o co chodzi, a nie możemy odpalić samochodu. No, tak samo z tą elektroniką w tego typu napędach zwrotnicowych może być. Także wiecie teraz również, że ta utrata kontroli położenia przy zajętości obwodu torowego również może nastąpić bez udziału taboru. No i dalej, po oględzinach w terenie nie stwierdzono przeszkód do jazdy, zerwano plombę od KR4 celem likwidacji stanu sygnalizacji rozprucia. Po użyciu KR-a zwrotnica wykazuje kontrolę w położeniu plus. Założono zamek trzpieniowy oraz wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę dla jazd pociągowych. O powyższym powiadomiono automatyka, toromistrza, dyspozytora liniowego oraz zakładowego. I tu znowu zaskoczenie. Czemu liniowego?
Czasami powiem tak szczerze, że no, jeżeli jest wprowadzone ograniczenie do 40, wiąże się to z dyktowaniem rozkazów, to żeby ten dyspozytor liniowy wiedział, z jakiego powodu ten pociąg stał u nas 2, 3, 4 minutki dłużej niż powinien, niż wynikało to z rozkładu jazdy. Także warto również tego liniowego powiadomić. Macie pełen odpis. Oczywiście to jest przykład, bo każdy odpisuje różnie, ale najważniejsze, aby zebrać tutaj te informacje. I w D831 taka skrócona wersja: nastąpiła utrata kontroli położenia zwrotnicy przy jednoczesnej zajętości obwodu torowego bez udziału taboru. Nie stwierdzono przeszkód do jazdy, założono zamek trzpieniowy w położeniu plus i wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę dla jazd pociągowych. Powiadamiamy toromistrza, podpisujemy się. Oczywiście rozjazdu tutaj nie musimy uwzględniać, ponieważ w rubryce pierwszej jest uwzględniony, jaki to rozjazd. Także wszystko wiemy. Ok, myślę, że teraz będziecie wiedzieć całą procedurę tego. I tak jak wspominałem w następnym materiale, ciekawostka będzie, jak wygląda rozprucie zwrotnicy na pulpicie. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i do